Co powiesz na chrupiącą marchę? Spokojnie. Ogrody są tyle rozległe, że konno będzie szybciej. Jedziemy! Oto nieustraszony Stefanos Belhar! Połkacz ognia? Kto go wytrzyma? Ruszę! Karmił go własnym mlekiem z Moczyca z Barwowej Góry, więc ogień nie czuje. Wolnie! Ta rybka powinna być dobrze widoczna pod wodą. Co to było? Ktoś wskoczył do wody! Można w ten sposób? Można, ale niskie. Tak się nie dojdzie! Zrób coś! Co mam niby zrobić? Skoczyć do wody, złóż oficjalną skargę. Au! Taka bestia, to chyba nie ma się skupić. Wasza miłość raczy... Nie raczy. Dałam w stanie wyższej mieczności. Potem wszystko wyjaśnię. Oh, ale to wbrew zasadom. Ja tu jestem prawem! O, Geralt! Nareszcie! Zdobyłem kluczyk i jedną z wskazówek. A ja drugą. Pokaż. Kto to wymyślił? Weź początek ze szmeru oraz z klekotania. Dołóż koniec z fanfar i koniec z klaskania? Szy z szmeru, kl z klekotania, ar z końcówki słowa fanfar i nia ze słowa klaskania. Szklarnia. Jesteś geniuszem. W ogrodach rzeczywiście znajdują się szklarnie i drzwi do jednych zamyka są na kluczyk. Taki jak ten ze złotej ryki. W tym razie szybko. Do szklarni. Zaczekaj. Co to było?
jestem. Czy to aby nie należy do ciebie? Należało, ale możesz już sobie zatrzymać, mam nową. Nie znam cię, nie zrobiłem ci krzywdy. A ty najpierw szlachtujesz Bruksę, która mi była bliska, a teraz mnie ściga. Dlaczego? Zabiłeś co najmniej 4 niewinne osoby. A ty? Ilu niewinnych zabiłeś? Nie zabijam winnych. Za to tych, którzy mordują. Owszem. Niedługo przestanę. Jeszcze tylko jeden raz. No i ty, jeśli nie odstąpisz. A potem co? Wyjedziesz stąd i będziesz mordował gdzie indziej? Nie. Zamierzam żyć. Długo i szczęśliwie. Siedzieć w domu, regenerować się. Wiem, że w coś się wakołałeś. Pomogę ci. Załatwię to sam. Nie, to mój przyjaciel. Witaj, Geralt. Regi? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku. Rany na wampirach goją się lepiej niż na psach. Koplat, Wiedźmie. Oczywiście jak na waszą mrę czasu. Jak to możliwe? Kiedy cię ostatnio widziałem? Byłem bulgoczącą, bezkształtną plamą nader udacie wtopioną w kolumnę pewnego zamku. Jak widzisz, teraz jestem w nieco lepszej formie. Nie jest to jeszcze pełna zdolność, ale gdybym był człowiekiem, uznałby mnie za mocarza. Wybacz, to była moja wina. Nie zdążyłem cię za to przeprosić. Daj spokój, stary dzieje. Nikt mnie nie zmusza, żebym wyruszył z tobą na wyprawę. Zregenerowałeś się? Ale jakim cudem? Pomógł mi ten, którego ścigasz. On? Ale jak? I w ogóle co się z tobą działo?
To nie czas ani miejsce na wspominki. Mam wrażenie, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać na spokojnie. A teraz, jeśli pozwolisz, zajmijmy się tym, z kogo obaj się tu znaleźliśmy. Widzę, że lokalny seryjny zabójca się ciebie słucha. Może go przekonasz, żeby przestał mordować? Właśnie w tym celu tu przybyłem. Łatwo nie pójdzie, bo Retlaw potrafi być uparty. By jak zapewne pamiętasz, ja też łatwo się nie poddaję. A więc jak ma na imię? To twój przyjaciel? Można tak powiedzieć. Też jest wampirem wyższym, ale bardziej, jakbyście to określili, zwierzętym ode mnie. Niemniej pracuję nad nim. Kiepsko ci idzie. Odkąd tu jestem, zabił rycerza księżnej, a wcześniej przynajmniej trzech innych. Na pewno miał po temu powód. To nie jest jeden z tych dekadenckich gówniarzy, którzy mordują ludzi dla zabawy. Albo po to, żeby się napić. To jakie według ciebie ma powody? Tego właśnie chcę się dowiedzieć. A potem przekonam go, że nie tędy droga. Bardzo w niego wierzysz. Wbrew pozorom jesteście do siebie podobni. Oba macie szlachetne serca i obu wam zdarzy się popełniać niecczyny. Oczywiście, kiedy zmuszą was do tego okoliczności. Pamiętasz rok 964? Przecież to było 300 lat temu. Na Rivie, Lyrie i Spale padł blady strach. Ginęły kobiety i dzieci, a ich zmasakrowane, rozczłonkowane ciała znajdowano potem rozrzucone po polach. Bydle z Lyrii. Czytałem tym. Zagryzło prawie 200 ludzi. Ponoć zabił je zwykły kłusownik sztyletem poświęconym przez jakiegoś proroka. To Detlaw je zabił. Potem znalazł kłusownika, który zasnął w zaroślach i zostawił ciało bestii u jego stóp. Tak zrodziła się legenda. Wampiry rzadko pomagają ludziom. Podejrzewam, że miał w tym swój własny cel. Mylisz się. Jedynym powodem było to, że potwór zabił chłopca, który kiedyś na ulicy całkiem bezinteresownie poczęstował Detlafa jabłkiem. Szlachetny typ. Nie masz monopolu na altruizm, przyjacielu. Kiedy Wilgefort stopił moje ciało, resztki, które ze mnie zostały, odnalazł Detlaw. Według naszego kodeksu mógł mnie zostawić albo zaopiekować się mną. Wybrał drugie rozwiązanie. Zregenerował mnie, nie szczędząc własnej krwi. Wiesz, co to oznacza dla wampira? Pewnie to samo, co dla człowieka. Masz wobec niego dług. Więcej. Od tamtej pory jesteś braćmi krwi. Łączy nas więź, o której wam ludziom nawet się nie śniło. Dlatego jestem pewien, że dzieje się coś niedobrego. Zawsze miałeś wysoko rozwinięty dar empatii. Każdy wampir ma swoją własną, unikatową zdolność, którą rozwija przez setki lat. Dlatego tak trudno nas sklasyfikować. U Detlafa najsilniejszy jest instynkt stadny. Detlaw lepiej czuje się w towarzystwie niższych wampirów, stroni od ludzi. Skoro więc wszedł między was i zabija, to znaczy, że coś bardzo, ale to bardzo go wzburzyło. Jest jakiś zestaw rzeczy, które wyprowadzają go z równowagi? Jakby ci to wyjaśnić. Detlaw nie rozumie ludzkiego świata. Waszych zasad, stosunków społecznych. Nie pojmuje waszych pokrętnych gierek. Nie wie, co kłamstwo czy zawiść. Sugerujesz, że jest nieprzystosowany? Sugeruję, że nieprzystosowanie bywa powodem konfliktów. Ale czy tak jest też w tym przypadku? Cóż, zamierzam się przekonać. Muszę go znaleźć, zanim coś wzburzy go jeszcze bardziej i cały Beauclair płynie krwią. To oznacza, że mamy wspólny cel, jak za dawnych lat. Nie do końca. Wiesz, że kiedy go znajdę... Domyślam się, masz na niego zlecenie. Inaczej by cię tu nie było.
Ale przecież najważniejsze, żeby Delaf przestał zabijać, a nie żeby sam zginął, prawda? W zasadzie tak. W takim razie znajdźmy go. Mam nadzieję, że do tego czasu przekonam cię, że Detlaf nie jest potworem. Dobra, dobra. Jak na razie wiele świadczy przeciwko niemu. Słyszałeś? Obława. Rycerze musieli pójść moim popem. Lepiej, żeby mnie tu nie znaleźli. Mam tymczasową kwaterę na cmentarzu Merla Shells. Tam się spotkamy. Do zobaczenia. Wiedźminie! Cokolwiek skoczy pędziliśmy, lecz dopiero teraz dotrzeć się udało. Na honor, gdzie bestia? Póki co, śledztwo ciągle trwa. Wstrzymaj swoich ludzi, bo mi zadepną ślady. Panowie, dajmy Wiedźminowi pracować. Zabójstwo Miltona nie może ujść płazem. Pozwólmy Wiedźminowi pracować. Widziałem. Proszę pana, mam dla pana list! List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko starczyć. Trzymam. I dzięki. Nie, to ja panu dziękuję. Jakby co, to polecam się na przyszłość. Kochany Geralcie. Drogi Geralcie. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Ja cię znam, z pewnością jesteś zajęty tropieniem jakiegoś potwora albo zdejmowaniem klątwy. Czykolwiek się teraz zajmujesz, być może zechcesz zrobić sobie przerwę i zgłębić tajemnicę, na którą natknęłam się, czytając stary manuskrypt, który kupiła przez przypadek od kupca z Nazairu. Według autora, w Bokle żył i pracował niejaki profesor Ro, który zajmował się badaniami nad mutacjami wiedźmińskimi. Nie znam szczegółów, ale uznałam, że to może być dla ciebie interesujące. Ponoć w grobowcu profesora znajduje się jego dziennik, a w nim wskazówki, jak dotrzeć do laboratorium. Dołączam też mapę, którą znalazłam w księdze. Jest trochę nieczytelna, ale mam nadzieję, że na coś ci się przyda. Proszę, uważaj na siebie i wracaj szybko. Twoja Pis. Profesor pracował nad wiedźmińskimi mutacjami. Może faktycznie warto się mu przyjrzeć. Wójcie mówi, że jak będę niegrzeczny, to mnie odda wiedźminom. Gdy wspominam tamten kolega się zachowuje, kolega jest pokołem.
serce me jak listki drży, że nie było słowa my. A Celestyn to gdzie się podziewa ostatnimi czasy? Nie widziałem go turnieju. Nagrodnika wraz z Biankiem się wyprawił. 143. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym kamerariusem. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i tworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Jeśli i wam, cel, uda się rozbić Hanse, uratować któreś z braci rycerzy lub odbić drąg zbójców, porwać go kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Może zagramy w Winter? Thank you.
Coś mi się nie zgadza w obliczeniach. Witajcie, rycerzu. Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty? Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. Może zagramy w gintę.
143. Przystępny żaden bohater, to rzeźnik z blawi. Wolni. Jedziemy! Od zawsze marzyłem, by wybrać się na północ. Bardzo się polubiłem. Wszystkie winy pozostały. Witam, jaśnie pana. Nazywam się Barnaby Basil Folti i z polenia księżnej będę pana majordomusem w Korwobinku. Wcześniej z sukcesami odbywałem służbę u państwa Nibili oraz u admirała Rompali w Zairze, który, jak być może pan wie, jest niezwykle wymagającym dżentelmenem. Powoli, Barnabo Bazyli. Zapewniam cię, że nie jestem typowym właścicielem ziemi. Prawdę mówiąc, to pierwsza nieruchomość, jaką posiadam. O, w takim razie proszę pozostawić wszystko mnie. Zajmę się organizacją i pracami porządkowymi. Już niedługo to miejsce będzie najlepiej prosperującą winnicą w okolicy. Wspaniale. Widzę, że jestem w dobrych rękach. Ta winnica wygląda na miejsce z długą historią. Wiesz, do kogo należała przede mną? Księżna nabyła ją od barona Rossella, zaraz po tym, jak zbankrutował. Z kolei on kupił ją od pana Boliusa Herbu Kat. Niezwykle barwna to była postać. Pochodził z Kedwen. Był katem? Nie, on nie. Ale jego pra-pra-pra-pradziadek, owszem, ponoć był najzwyklejszym rzezimieszkiem, ale okazało się, że jakimś cudem na dworze w Beauclair dostał posadę kata. Krążyły o nim legendy, że ściął więcej głów, niż rośnie krzewów winorośli we wszystkich królewskich winnicach.
ani razu się przy tym nie zawahał. Nie był krzywo, nie zepsuł roboty. Z wybitne zasługi ówczesny władca nadał mu tytuł i tę ziemię. Zaś sam pan Bolius w młodych latach był inżynierem. Kiedy przeszedł na emeryturę, osiadł tutaj i zaczął produkować wina. Niestety pech chciał, że szybko stracił powonienie, niedługo potem smak. Lekarze zabronili mu też spożywać alkohol. Przykre. Musiał zrezygnować z produkcji? Ależ skąd? Produkował jeszcze więcej. Zaczął wydawać huczne przyjęcia, na które zapraszał przyjaciół z całej okolicy. Częstował ich swoim winem i radował się, widząc, że przynajmniej ich może uszczęśliwić. Taki właśnie był pan Bolius. Może zrobimy sobie mały tour de Corvo Bianco? Naturalnie. Proszę za mną. Myślę, że rozsądnie będzie zacząć od wizyty na wzgórzu. Od włości jaśnie pana w całej okazałości. Sporo tego. W rzecz samej. A teraz pokażę jaśnie panu kilka interesujących detali. Proszę pozwolić za mną. Jesteś zawodowym majordomusem? Tak, pochodzę z rodu majordomusów. Ojciec był majordomusem, samodziad. No i stryjeczna babka. Właściwie to od niej wszystko się zaczęło. Stryjeczna babka? To była twarda kobieta. Ponoć od dziecka miała mocne postanowienie, że do czegoś dojdzie. I udało jej się. Gdy przybyła do Beauclair, najęła się jako pomoc domowa w jednej z winnic. Potem awansowała, aż została majordomcem. Z czasem wciągnęła całą rodzinę. To kwatery dla służby. Ten zielony dom zajmuję ja. Za zgodą księżnej pozwoliłem sobie skompletować załogę, którą zresztą opłaca skarb księstwa. Miło z ich strony. Przyznam, że nie jest to najbardziej reprezentatywna część posiadłości, ale chyba warto, żeby jaśnie pan wiedział, gdzie się mieszczą. Baron Rossell kazał wyciąć winorośle w tej części posiadłości i posadzić drzewa oliwne. Przepięknie wyglądają, zwłaszcza wiosną. Teraz też niczego im nie brakuje. Na pracy są całe środki, a wieczór dla wyjątki. W dole przed nami widać winnicę. Rośnie tu szczep Carvaner, jeden z najstarszych na świecie. Świetne starzenie w beczce. Charakteryzuje się aromatami jeżyn, wiśni, śliw, cynamonu. Cudo! Będę musiał kiedyś spróbować. Bardzo się polubił. Wszystkie winy porządne. Dla pracy są całe dzionki, a ładna studnia. Tak, choć już dawno wyschła. W czasach hucznych biegat urządzanych przez pana Boliusa napełniono ją winem. Ponoć niegdyś jeden z gości, który bawił u pana Boliusa po raz pierwszy, nie znał tego zwyczaju, postanowił wkoczyć do studni i popełnić samobójstwo z powodu zawodu miłosnego. Przyjęcie dogało już końca i studnia była niemal pusta. Niedoszły samobójca wskoczył, ale zamiast się zabić, jedynie połamał sobie nogi. Dla uśmierzenia bólu pił wino. Zapił się na śmierć? Ale skąd? Nazajutrz, kiedy go znaleziono, uznał, że spotkał go podwójny cud. Woda przemiła się w wino, a on zachował życie. Wyjechał do klasztoru w Górach Smoczych i zaczął głosić mądrości Lebiody. Tam po wejściu czeka trzoda. Ja po grobie wszystko pole, a Lech daje nogi, a wino rogi. Żona pana Boliusa, Nina, miała tu ogród. Ach, jakież to było przepiękne miejsce. Teraz jest trochę zapuszczone. Zgadzam się.
Jednakowoż nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy przywrócili dawną świetność i znów posadzili tu zioła i inne rośliny. Tu pani Nina sadziła drobne, delikatne kwiaty i zioła. Można odnieść wrażenie, jakby ich zapach wciąż unosił się w powietrzu. Romantyk z ciebie, Barnabo Bazyni. To miejsce pełniło rolę dodatkowej piwniczki na wino i w czasie urodzaju. By je trochę przerobić, nadało się na stajnie dla płotku. Jak chłop baby jebie, to babie wątroba gnije. Tu znajdują się piwnice. Za czasów pana Bolius trzymano tu wino, jednak baron Rossel składował tu również oliwę. Pozwoliłem sobie uprzątnąć bałagan, który zostawiłem po walce z Luxą? Dziękuję, Barnabazyni. Doceniam. A teraz zaśpiewam piosenkę. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. Pan widzi, fasada jest, jakby to wiedzieć, nieco przybrudzona. Ale nie można odmówić jej pewnego dyskretnego, południowego uroku. Prawda. Chociaż przydałoby się jej małe malowanie. No, jesteśmy w środku. Na lewo znajduje się sypiania, na prawo jadalnia i kuchnia. Na górze, jaśnie pan znaje, zaś pokój gościnny, aktualnie pełniący też rolę składziku. Niezły pomysł. Na razie wyposażenie jest bardzo podstawowe, ale wierzę, że wspólnie uda nam się wprowadzić tu stosowne innowacje. Gdyby na przykład powiesić kilka obrazów, wnętrze od razu nabrałoby charakteru. Teraz już jaśnie pan wie, jak wszystko wygląda. Korobianko to piękna posiadłość, choć trzeba przyznać, że nadgryzł ją ząb psu. Proszę bacić śmiałość. Gdyby jaśnie pan zechciał nieco zainwestować, uczynić ją jeszcze piękniejszą, służę radą. Chętnie skorzystam. Gdybym zdecydował się na remont, na pewno się do ciebie zwrócę. Wspominałeś, że przydałby się mały remont. Och, zdecydowanie. Pytanie brzmi, od czego jaśnie pan chciał zacząć? Myślałem, żeby tu trochę malować. Może odnowić ściany z zewnątrz? Z pozwoleniem, a może po prostu generalny remont? Raz kierowałem takimi pracami w letniej posiadłości admirała Rompali. Efekty były wprost zdziwiające. Nie dość, że rezydencja niezwykle zyskała na wyglądzie, to jeszcze udało się wygospodarować miejsce, by wyeksponować broń i pancerze, których admirał był miłośnikiem. Zdaje się na ciebie. Przeprowadź generalny remont. Natychmiast biorę się do dzieła. W ciągu doby sprowadzę tu ekipę, która remontowała rezydencja admirała. To najlepsi specjaliści w okolicy. Myślę, że nie zabawią tu zbyt długo. Są bardzo sprawni w tym, co robią. Obstawiam, że już dwa dni później jaśnie pan będzie mógł się cieszyć piękną, odnowioną rezydencją. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Skoro mam teraz takie pokaźne podwórze, może dałoby się uczynić je trochę bardziej
użyteczny. Och, tak, tak, konieczny. Mniemam, że w związku z fachem, jaśnie pana, przydałyby się stoły do ostrzenia mieczy i naprawy pancerzy. To tak na dobry początek. Moje pancerze co jakiś czas wymagają renowacji. Tu trzeba coś naoliwić, tam wzmocnić. Przydałoby mi się jakieś stanowisko, na tym mógłbym to robić. Admirał Rompali zatrudniał niegdyś specjalistę, który wykonywał najlepsze stój płatnerskie po tej stronie Jarugi. Natychmiast tym zajmę. Dobrze. Zamów taki stół. Natychmiast. Według mnie sprowadzenie go tu zajmie najwyżej jeden. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? W moim fachu miecze szybko się zużywają. Przydałaby mi się profesjonalna strzałka. Jak najbardziej. Nie sądzę, by ktoś uznał to za zbytnią ekstrawagancję. W takim razie kup proszę przyzwoity egzemplarz i każ stawić na podwórze. Oczywiście. Zaraz poślę do miasta. Myślę, że jutro o tej porze jaśnie pan będzie mógł ją przetestować. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, rozmyśliłem się. Nie mam dziś głowy do gadania o remontach. Chcę cię za to o coś zapytać. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Jak idą prace renowacyjne, Barnabo Bazni? Och, doskonale. Ukończyliśmy remont generalny. Pozwoliłem sobie też wstawić dwa wieszaki na broń i pancerze. Gdyby jaśnie pan chciał jakoweś wyeksponować. Jest też kilka miejsc na nowe obrazy. Ponadto robotnicy uprzątając piwnicę natknęli się na coś zgoła osobliwego. Mam wrażenie, że jaśnie pan powinien to zobaczyć. Dobrze, ale może później. Teraz chciałbym cię o coś zapytać. Zamieniam się w słuch. Zaczyna mi się tu naprawdę podobać. Może kontynuowalibyśmy monty. Co o tym sądzisz, Barnabo Bazyni? Naturalnie. Tym razem zajmiemy się dom czy podwórzem? Mam wrażenie, że gdyby trochę tu zainwestować, dom byłby bardziej funkcjonalny. Rzeczywiście, warto pójść za ciosem. Teraz, gdy ukończyliśmy generalny remont, możemy pomyśleć choćby o nowym łóżku czy dodatkowych stojakach na broń i zbroję. Z kolei pokój gościnny wiele by zyskał, gdyby wstawić tam nowe meble i odmalować ściany. Zastanawiam się nad kupieniem sobie wygodnego łóżka. Doskonała koncepcja. W pańskim zawodzie odpoczynek to kwestia niezwykle ważna. Proszę powiedzieć słowo, a zamówię łoże z pracowni, w której zaopatruje się dwór. Dobrze. Zamów to łoże. Należy mi się chyba na stare lata. W rzeczy samej. Zaraz wyślę posłania. Jutro o tej porze łóżko będzie na miejscu. Czy życzy pan sobie czego jeszcze?
przydałby mi się dodatkowy stojak na broń. Mam kilka ciekawych egzemplarzy, które chciałbym wyeksponować. Znam w mieście pracownię stolarską, w której ze zwykłego drewna są w stanie wyczarować prawdziwe cuda. Wystarczy jedno pańskie słowo. Dobrze. Zamów ten stojak. Oczywiście natychmiast. Myślę, że sprowadzenie go tutaj zajmie najwyżej jeden dzień. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Czasem przywożę z wypraw ręcznie robione, pięknie zdobione pancerze. Część z nich ładnie by się prezentowała w tych wnętrzach. Zgadzam się. Nadałyby im nieco wiedźmińskiego charakteru. Czy mam zamówić odpowiednie stojaki? Tak. Tylko postaraj się, proszę, aby starannie je wykonano. Naturalnie. Ma się rozumieć, nie ma nic gorszego niż piękna zbroja na byle jakim brzydkim stojaku. Dołożę wszelkich starań, aby jutro o porze były już w Korwobianku. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Zastanawiam się nad pokojem gościnnym. Niby nie spodziewam się tu gości, ale... Och, to wszakże nie ma znaczenia. Pokój gościnny powinien być w każdym szanującym się domu. A nuż ktoś jednak zechce jaśnie pana odwiedzić? Tak. Im szybciej się za to weźmiemy, tym lepiej. Od razu poznać człowieka czynu. Zajmę się tym osobiście. Moim zdaniem za 2 dni pokój powinien być gotowy. Czy życzy pan sobie czegoś jeszcze? Te renowacje zaczęły mnie wciągać. Możeśmy coś jeszcze ulepszyli. Ależ jak najbardziej, doskonały pomysł. Teraz, kiedy jesteśmy po remoncie generalnym, może warto zająć się obejściem. Odnowić stajnię, przywrócić do świetności dawny ogród żony pana Boliusa. Widziałeś Płotkę, mojego konia. Wiele razem przeszliśmy i skoro ja mam wreszcie porządny dom, to ona też powinna. O, porządna stajnia świadczy o właścicielu. Proszę tylko o sygnał, a od razu każę rozpocząć prace renowacyjne. Dla mojej Płotki wszystko. Każ wymontować stajnię. Natychmiast biorę się do dzieła. Sprowadzenie robotników i cały remont zajmie pewnie ze 2 dni. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? Wiesz, czasem zdarza się, że potrzebuję na eliksir ziół, które nie rosną nigdzie w okolicy. Och, to przecież stary ogród pani Niny, żony pana Boliusa, doskonale nadaje, by hodować w nim zioła. Jest tam dość miejsca nawet, by zasadzić krzewy. Dobry pomysł, Barnabo Bazyni. Hodowla rzadkich ziół oszczędzi mi całych godzin żmudnych poszukiwań. To koncepcja jaśnie pana. Ja jestem tylko skromnym wykonawcą woli. Myślę, że za 2 dni powinniśmy móc posiać pierwsze zioła. Czy życzy pan sobie coś jeszcze? To na razie wszystko. Dziękuję.
Miałem raz tyle. Ciekawe, co się daje jest za tą ścianą. Laboratorium. Widać, musiał tu też kiedyś mieszkać jakiś chemik. Jak idą prace renowacyjne? Z radością pragnę zawiadomić, że prace zostały ukończone. Teraz jaśnie pan może w pełni cieszyć się dobrodziejstwami Winnity. Jaśnie pan wybaczy śmiałość, ale pomyślałem, że skoro zakończyliśmy wszystkie prace w Korbianku, a posiadłość wygląda piękniej niż kiedykolwiek, przyjemnie byłoby to uczcić. Pewnie. Czemu nie? Podczas remontu natknąłem się na butelkę Sepremento. Znakomity rocznik 1250. Nie wiem, jak cudem przetrwało, ale skoro już je mamy, dziś jest dobra okazja, żeby je otworzyć. I wtedy wbiegł z płonącym bukietem w tłum. Ludzie myśleli, że to część przedstawienia, dlatego tylko się śmiali. Nawet wtedy, gdy od ognia zajęły się dekoracje. Dopiero jak zapłonęła broda barona Marchewkina, ktoś zorientował się, że coś jest nie tak i zaczęto gasić. Widzę, że pan Bolius i pani Nina wyprawiali tu pierwszorzędne bale. Rzeczywiście tak było. Baron Rossell był w tym względzie zdecydowanie bardziej stonowany. Powiedz mi, Barnabo Bazyli, jak to jest z tutejszym winem? Możemy je produkować? W tej chwili jest to niestety niemożliwe. Zeszłej jesieni zaraza zniszczyła wszystkie krzewy, ale baron Rossell kazał zasadzić nowe. Z tym, że trzeba poczekać, aż zaczną wydać owoce. I mieć nadzieję, że nie padnie ich zaraza. Szkoda by było. Naprawdę szkoda. Bo doskonałe to Sepremento. Prawda? Pozwolę sobie uzupełnić jaśnie panu kielich. O, dziękuję.
dla psiaków. Dalej. Prezentacja pomnika Reginalda Dobry zostaje zawieszona do odwołania. Jak to zawieszona? Cały dzień tu jechaliśmy. Oszust! Oddawaj pieniądze za bilety! Wasze bilety nie tracą ważności. Czekajcie cierpliwie na wznowienie ekspozycji. Proszę się rozejść. Prezentacja pomnika została odwołana. Co tu się dzieje? Święty Lebiodo, miej mnie w swojej opiece, bo nie zdzierzę. Mówię chyba wyraźnie, nie ma dziś pokazu. Czekaj, ty jesteś ten słynny wiedźmin Geralt z Rivi? Chyba mam dla ciebie robotę. Co to za robota? Chodzi o pomnik Reginalda Aubry. Sprawa jest bardzo delikatnej natury, ale dobrze zapłacę. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Zainteresowany? No dalej. Opowiadaj co tą rzeźbą. Jakby ci to... Jeden obraz znaczy więcej niż 1000 słów. Chodź ze mną. Pokażę ci. No, i co powiesz? Oto i on, nasza duma, Reginald Dobry. Niezrównany kochanek, niepokonany szermierz nad szermierze, a do tego jedyny w swoim rodzaju wirtuoz gry na harfie. Wirtuoz. Co z nim? Jak to ująć? Ukradli mu jaja. Zaraz. Ukradli jaja? Posągowi? To nie jest byle jaki posąg. To jedyna autentyczna i certyfikowana kopia, do której wykonania Reginald użyczył odlewu własnych genitaliów. Dzięki temu każdy, kto je głaskał, zgiwał niesamowitą, miłosną witalność. Każdy zapłacał bilet, oczywiście. Wiedźminie! Musi odzyskać te jaja. Zaintrygowałeś mnie. Opowiedz jeszcze o tym Reginaldzie. Długo by gadać. Według legendy razem z architektem Faramondem projektował Boker. Robi wrażenie. A konkretnie, to precyzyjnie zaplanował ścieżki potencjalnych ucieczek dla przyłapanych kochaków. Potem sam wielokrotnie z nich korzystał. Nie ze strachu, ale po to, by nie musieć zabijać rywali w pojedynkach. W
Wiesz, kiedy dokonano kradzieży? To musiało stać się najwyżej kilka godzin temu. Jeszcze niedawno oprowadzałem ostatnią grupę i jestem pewien, że jaja były na miejscu. Są jacyś podejrzani? Biorąc pod uwagę, jakim skarbem są jaja Reginalda, to mógł być właściwie każdy, kto nie chciałby je mieć na własność. Muszę się tu rozejrzeć. Może znajdę jakiś ślad. Zrób wszystko, co uważasz za słuszne, ale błagam, odzyskaj jaja Reginalda. Cała turystyczna gospodarka Beauclair na nich wisi. Uda się. Musi się udać. Wyraźnie ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. Zaschnięta plamka krwi. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Niedługo będziesz cały i zdrowy. Musi się udać. Spokojnie, Reginaldzie. Spokojnie. Niedługo będziesz cały zdrowy. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą królewską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Uda się. Musi się. Zapach prowadzi do tych drzwi. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Psst, Fuchs, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Czekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezmę straż. Grzebniej, dziadku. Chcę z tobą pomówić. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie. Mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie, jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nie słyszał.
Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wiem. To... Rosalina? Wiem, że tam jesteś. Ty i ten twój gar. No nie, jeszcze on. To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parfum. Stawaj do walki, ty! Co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze mi ci wypadł, ale dwóch! Zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę, dobieranie się do cudzych żon. Nie mam na to czasu. Wracaj do mnie. Tak. Tak będzie. Ja. Nic po mnie. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas sami. No dobrze, przyznaję się, to ja ukradłem te jaja. Nie uwierzysz, one naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już trzy razy. Trzy razy? Robi wrażenie. No nie. W moim wieku to więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, może się jakoś dogadamy. Zostaw mnie. Ja ci zapłacę. Nie da się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Nie ma mowy. Muszę zabrać te jaja. A jakbyś mi je zostawił jeszcze na dzień? Albo dwa? No. O góra trzy, co? Nic z tego. Przykro mi. W sumie... Dobrze, że w ogóle mogłem z nich skorzystać. Proszę, oto one. Dzięki i powodzenia. Myślę, że bez nich też całkiem nieźle sobie poradzisz. Jak? Udało ci się odzyskać jaja Reginalda? Proszę, odzyskam je. Niech mnie lebioda uściśnie, to naprawdę one. Mam nadzieję, że ta drobna nagroda odpowiednio wyrazi moją wdzięczność. Wpadnij też jutro na uroczyste odsłonięcie i pogłaskaj Reginalda zupełnie za darmo. Nie stracę.
Reginald Dobry porucił. Nie możecie tego przegapić. Bilety tylko u mnie. Reginald Dobry powrócił. Nie może... No i pogłaskaj go. Tego chłopa mam głaskać? Nawet jeżeli to tylko psu. A znajomego byś pogłaskał? Regina Dobry powrócił. Nie możecie tego przegapić. Bilety tylko u mnie. Na płycie jest napis starszej mowie. Wybawienie nie leży w tylko w moim sercu. Tyle, jeśli chodzi o dziennik profesora. Chwała nie będzie Elir. Wygląda na to, że nie tylko ja o nim wiedziałem. Powinienem się tu rozejrzeć. Profesor raczej nie pomoże mi w poszukiwaniach. Ślad stóp. Wąski i płytkie, czyli to był ktoś lekki, pewnie obieta. Ciekawe, dokąd prowadzą. Zaraza, ślad się ulega. Ciekawe, czy ten, kto okradł grób, dowiedział się więcej niż ja. Więcej się tu nie dowiem. Musi mi wystarczyć mapa, którą włączyła Triss. No i napis z nagrobka. Wspominał Eliren i o Dolnevde, Dolinie Dziewięciu. Hmm.
Mapa wskazuje na miejsce, w którym to spłynie rzeka Salu. To tam musiała być ta dolina dzieci. Spotkanie. Powinienem zniszczyć to miejsce, jeśli chcę pozbyć się archesporu na dobre.
Ten, kto okradł grób profesora Moreau, musiał w nim znaleźć coś, co uaktywniło portal wejściowy. Ciekawe, jakie niespodzianki mnie tu czekają. Wygląda na to, że oprócz mnie ktoś tu jeszcze jest. Ktoś bardzo szczupły. Nie wcisnę się tam. Muszę znaleźć inną drogę. Piki wystające z ziemi. Ktoś tu ma słabe poczucie choru. Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrywał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinać. I cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć panter.
Zakrwawione bandaże. Ktoś tu opatrał rany. Pewnie zranił się, próbując wspinaczki. Cóż, przynajmniej udało mu się uniknąć pantry. Niezły sprzęt. Chciałbym mieć coś takiego. No jasne. Zamknięte. Według zapisków, które znalazłem, żeby przejść dalej. Powinienem nacisnąć jakieś cztery wystające kamienie. Spróbuję dosięgnąć, jak słyszę. Wygląda, jakby ktoś starannie je zaprojektował. Powinienem się tu zajrzeć. Nie sądzę, żeby te gargulce chciały mi udzielić jakiejś pomocy.
teraz lepiej. Trzeba znaleźć kolejne przejście. Zaraza. Znowu źle. Może jest tu gdzieś jakaś wskazówka. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Zaraza. Jestem w punkcie wyjścia. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Posągi zdają się patrzeć w konkretnym kierunku. Może to one wskazują właściwy portal. Dobrze. Teraz trzeba znaleźć kolejne przejście. Tutaj Moro musiał mieć swoje laboratorium. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli.
Teraz wystarczy wybrać któryś z wpisów. Jule 1102. Rozpoczynam mój wielki życiowy projekt. Ważniejszy niż cokolwiek, nad czym dotychczas pracowałem. Bo dotyczy mnie osobiście. Mnie i mojego syna. Kiedy 15 lat temu zostałem napadnięty przez leśną bestię i ocalił mnie Wiedźmin, nie sądziłem, że za ratunek przyjdzie mi zapłacić losem własnego syna. Gdybym mógł cofnąć czas, wolałbym wówczas zginąć niż oddać mego jedyna Wiedźminom. Ale stało się. W dniu, gdy Jérôme został zabrany, ja postawiłem sobie za punkt honoru, że go odzyskam. Dziś, po latach badań i przygotowań, wreszcie stworzyłem maszynę, dzięki której jestem w stanie badać mutacje. Jeśli bogowie będą mi sprzyjać, uda mi się też je cofnąć i przywrócić Jérôme'a normalnemu życiu. A więc profesor chciał cofnąć wiedźmińskie mutacje, a nie uczynić je silniejszymi. Ciekawe, czy mu się udało. I co to znaczy dla mnie? Brakuje kryształu z zapisem. Rozejrzyj po laboratorium, może gdzieś tu leży. Obserwacja 30. Mutacje nie następują od razu. Co ciekawe, nie tyle chodzi o to, że rozwój następuje w miarę upływu czasu, ale raczej o to, że aby mutacja postępowała, konieczne jest nieustanne podawanie odpowiednich mutagenów. Obiekt nie znosi tego najlepiej, ale znalazłem sposób, żeby uczynić mutacje mniej inwazyjnymi. Dodaję do bazy mutagen białko ze zmutowanych jaj z kolopendomorfów. Trzymanie ich w oszklonym terrarium powoduje, że nie osiągają dużych rozmiarów. Z kolei same jaja wyglądają zaskakująco ładnie. Zmutowane dają piękną poświatę. Miejmy nadzieję, że metoda z użyciem jaj na dłuższą metę nie wykaże znaczących skutków ubocznych. Ostatni wpis. Lata badań, prac, wyrzeczeń i nic. Wszystko na marne. Nie udało mi się osiągnąć zamierzonego celu. Wszystkie mutacje, którym poddałem moje obiekty, okazały się nieskuteczne, kiedy zastosowałem na Jérôme'ie. To, co miało wyleczyć go z wiedźmiństwa, wrócić go normalnemu życiu, tylko pogłębiło jego mutację. Czyniąc go jeszcze szybszym, silniejszym, jeszcze bardziej nieludzkim. Mój syn już na zawsze będzie Wiedźminem. Uległem. Czas opuścić to miejsce i wrócić do domu, do Lidii. Może zechce mnie przyjąć z powrotem. Przepisy i mutageny zostają tutaj. Niechaj rozsypią się w proch. Tak jak moje marzenia o odzyskaniu syna. A więc ostatecznie profesorowi nie udało się odwrócić skutków mutacji, tylko je poszerzyć. Szczęśliwie dla mnie. Z
zapisków na kryształach wynika, że profesor próbował odwrócić skutki wiedźmińskich mutacji. Ale jedyne, co osiągnął, to ich wzmocnienie. Jako bazy do murgenów użył białka z kolopendromorfów. Powinienem się za nim zajrzeć. Intrygująca maszyneria. Tylko jak ją uruchomić? Ładna biblioteczka. Większość to księgi o mutacjach i genetyce. Wystarczy wybrać któryś z wpisów. Obserwacja 22. Mimo zaaplikowania większej niż zwykle ilości substancji toksycznych, obiekt nie wykazuje objawów przyawkowania. Sądzę, że jest to jeden z objawów mutacji. A więc mały sukces. Dzięki tej mutacji żrom prawdopodobnie lepiej zniesie odtruwanie. Obserwacja 58. Czasem powodzenie jest początkiem sukcesu. Odkryłem metodę, dzięki której da się zastąpić jeden typ mutagenu innym, dodając do niego odpowiednie składniki. To wielki dzień dla nauki. Poza tym zauważyłem, że w dzisiejszej dawce mutagenów obiekt był bliski śmierci. Jednak nagle odzyskał przytomność i siły. Oczywiście nie w pełni, ale można powiedzieć, że wrócił do życia. Trudno powiedzieć, czy to wynik mutacji, czy też czysty przypadek. Trzeba będzie przeprowadzić więcej badań. Wystarczy już tego oglądania. Preparowane narządy. Mam nadzieję, że ich poprzedni właściciele nie byli przymuszeni, by je oddać.
Wybacz, ale potrzebuję twoich jaj. Intrygująca maszyna. Trzeba się przekonać, że Lucaria profesora podziałają na mnie tak, jak na jego syna. Domyślam się, że ten człowiek nie trafił tu z własnej woli.
zasilące porta działa. Może da się naładować którymś ze znaków. Wolniej, płotka. Zwolnij, płotka. Trzeba robić, póki jeszcze widzą.
Się często myje, ten krócej żyje. I co z tej roboty? Gardno stara. Wieminie, muszę z tą pilnie pomówić. To sprawa... No i jak tam twoja Anna? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz... Jest pewna dziewczyna, właściwie da. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powagi. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Czy nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co wiem.
Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród pań, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak gryty, a ona zaczerniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśno świeconej. I matka też był dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy ją wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zażało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz. Miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dogonnym dłużnikiem. Teraz tylko muszę się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fetujesz? Musisz poznać zasady turnieju i naucz się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności. Ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmi. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Możemy zacząć strzelanie, jak wolisz. Chodź ze mną. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupdynowi, który strzelił ciebie. Nie wiem, o czym mówisz. Wal w czerwone.
Jeszcze raz? Chętnie spróbuję jeszcze raz. Jeszcze raz? Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Potka się ucieszy. Dobra. Chodź ze mną. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. Kolega się zachowuje. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błon. Kończy się z powrotem na arenę. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za arenę. Teraz tam pójdziemy. Miałeś wyczyścić. Nie ma tam. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. Jedziemy! Daj! Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błon. Kończy się z powrotem na arenę. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za arenę. Teraz tam pójdziemy. Miałeś wyczyścić mój miecz.
wtedy Tempo, tempo! Wszystko w te...